Kolejne fragi zdobywane przez zawodników TMOE. Przy życiu jeszcze tylko Free, który jest w anarchii z bombą. Udaje mu się zabić Darkę z WN, a walka jeszcze trwała. A no jednak został zabity 3-0. No i nareszcie. Nareszcie rozpoczyna się jakieś spotkanie. I mam nadzieję, że będzie to spotkanie wyrównane. Ale no mam nadzieję, że nie będzie trwało do godziny 21, bo chciałbym zrobić krótką przerwę między spotkaniem FX-ów. Zobaczmy, jak rozstawieni są zawodnicy z SK Gaming przed długą. Dobijacz na galerii. Hamtaro, bodajże, jeżeli to jest Hamtaro. Na środku Dreku. No, galerią już podchodzą zawodnicy ze Sky Gaming, no i zostaje zabity zawodnik z TMOE. Dwóch graczy już jest na galerii. Dwóch podchodzi pod B, więc wcale ten atak nie będzie na bombsite A. Zobaczcie, jak z ja nagrywam tutaj moich kolegów, zaraz sobie dostać linka. Gracz TMOE Karno widział swojego przeciwnika. Normalna gra jest, no. Sky Gaming pomalutko, ostrożnie. W anarchii jest już. Temon, wygraj do dychy. Jeden z zawodników, no ale Budyń, Budyń go zabił, nie zauważyłem. Już mamy wyrównaną sytuację. Temon wygra. Jeden z zawodników, bomba będzie wychodziła na bombsite B. Tak, już wychodzi na bombsite B Free. Ale tutaj jest jak na razie pusto. Przed bramą był jeden zawodnik, Budyń na długiej, zafraszowany bombsite B w oknie. Zawodnik TMOE. No, nie mogę nawet komentarza napisać, bomba źle, położona za BSM Sybir na środku, zabija Joymata Dreku. W międzyczasie jeszcze na środku właśnie zabija Sybira. No i mamy 2-3. Budyń trupą, no i nie zabija nice, dobijacza. Dobijacz dobił Hamtaro, okej. No, czyli dobrze, myślałem. Dark SWN kończy rundę, rozbraja bombę. 3 darmowe fragi na jego. W jego statystykach 8 to dalej gramy, bo ja też Incognito. No jak to Incognito? Nie chcę powiedzieć, kim jest i ma 0-4. 4-0. Zawodnicy ze Sky Gaming grają, jednak grają, jednak mają jeszcze fundusze, żeby zagrać. Szybkie podsadzenie na galerię. Galeria już jest skracana przez Hamtaro, no i proszę bardzo, Hamtaro, pierwszy frag. Znaczy będzie jeszcze jeden, jest. Właśnie to jest Wolesa, gdy ktoś połączył na go zooma. Ej, gramy? No jest na końcu galerii zawodnik z Sky Gaming, no i Hamtaro go nie trafił. Też taki ciotek z dupę nie dostaje. Podchodzi jeden z zawodników, Sybir właśnie teraz udało mu się zabić Budynia. Hamtaro również ginie, bombsite A jest raczej opanowany, tak Sybir przebiega. Galerią również biegnie jeden z zawodników z Sky Gaming. Dreku, bardzo dobrze rzucony granat. No i teraz Dreku, jeszcze jeden frag. Dreku, sam odbijając bombsite A, wygrywa rundę. Rozbraje również bombę, no i to on będzie pierwszy w statystykach. 11 fragów na jego koncie. 5-0. Rozjadą po nich jak traktor po ścianie. Spotkanie w ramach Kupa Winter Cup. Bardzo wiele jest z jednej strony bardzo pocieszające, że aż takie wzięcie jest na turnieje Counter Strike'a. Ale patrząc na to ze strony pracy, to admini naprawdę mają sporo pracy przy tym turnieju. No ale już kończy się pierwsza tura, z tego co
napisał mi admin i prosił o poinformowanie, że jeżeli spotkania nie zakończą się bodajże do jutra, no to zostaną wszystkie zamknięte. To, co były nierozegrane, no wszystkie spotkania zostają zamknięte, no i będzie wielkie podsumowanie, no i ktoś wyjdzie, a ktoś po prostu pożegna się z turniejem. Jeżeli coś pomyliłem ja, to daj znać. Do 22. Okej. Okay. Czyli do 22 można grać, później zamykamy system, a później będą pracowali piątek. Piątek będą pracowali. No ale no, jaki śmiech na cóż, czasami tak po prostu bywa. Hamtaro w dolnej trupie i Sybir wchodzi mu na plecy. Udaje mu się zabić swojego przeciwnika, no i może teraz udaje mu się wygrać pierwszą rundę. Joymat bardzo dobrze rzucony, granat na galerię, Drek. No ale pierwszy dostałem, to jest pogromca Hamtaro. Galerią podchodzi trzech graczy. Ze Sky Gaming. Budyn na Romanie. Cały czas tam na galerii zawodnicy ze Sky, no ale Joymat tam chyba wpadł na plecy. Kto to jest? No nie, Joymat podskakuje cały czas i udało mu się zabić jednego zawodnika. Już tutaj Budyń skracał galerię, ale zostaje zabity. I ostatni zawodnik MR 15 normal, bo można pokarać, nie? 0. Jaka taktyczka, wszyscy zawodnicy na pochylnie, tutaj pochylnie. Nie wyjdziemy to. Wchodzą. Patrz, zaraz heda wyłapią. Bombside B. My widzimy to na małej mapce. Na bombside. O, na plecy wejdzie i będzie miał ace, zobaczysz. Chyba, że wyrzucą się i pójdą na galę. Wchodzą do dolnej trupy w trójkę, czy pójdą granaty na galerię. No jednak nie, jednak chyba będą wysypywali się środki, no tak to już przy środku lecą smoki, no jednak to był flash, oj, chyba nie tak miało to wszystko wyglądać. No i na środku jest Dreku, który zostaje teraz zabity. No, a mnie? Ginie w kominie Joymat i bomba może tak, zostać w obsadzie P3 na 3, wyrównana sytuacja. Już się słycha, nie, już się słycha, do później nie jest. Czy zawodnicy z TMOE zdołają odbić bombside? Czy może... Bo wiem, bo ja nagrywam mecz dla Sky Gaming, który naprawdę na B, jeden w trupie, lecą flesze, no już odbijają bombside, no i proszę bardzo, bez większych problemów TMOE odbija ten BS bardzo ładnie. A Budyń chyba za chwileczkę dostanie reprymendę na Ventrilo. Myślę, że Hamtaro na 100% zdenerwował się. 3 fragi mu zabrał, miał 13. A tak Budyń troszkę podskoczył w tabeli. Ma 5 na 5, miał 2 na 5. Przepraszam, 3 na 5, bo oczywiście zostało mu zabrane 1 frag. Budyń nie odebrał. Żegnam Państwa, nie chcę już nagrywać do gracia z 8.